Szymon pisał test z matematyki, który zawierał m.in. pytanie o liczbę godzin poświęconą przez studentów na naukę. Wykres poniżej pokazuje zależność pomiędzy liczbą godzin poświęconych na naukę a wynikiem testu. Szymon narysował prostą, pokazującą trend w tym zestawie danych, zakładając, że linia trendu jest wyznaczona poprawnie, powiedz, co oznacza jej nachylenie wynoszące 15. No to zobaczmy. Na osi poziomej mamy czas nauki w godzinach, na osi pionowej wynik testu. Każda z tych niebieskich kropek reprezentuje czas nauki i wynik testu dla konkretnego studenta. Ten student na przykład uczył się do testu jakieś 0,6 godziny, czyli 36 minut, no i nie poszło mu za dobrze. Otrzymał jakieś poniżej 45 punktów 44 albo 43. Ten student Poświęcił prawie 4,5 godziny na naukę i dostał w teście 94 albo 94,5 punktów. A Szymon dorysował do tych kropek prostą, prostą, która pasuje do danych, która dobrze przybliża zależność pomiędzy czasem nauki i wynikami egzaminów. I wygląda to całkiem dobrze, nawet jeżeli prosta nie jest dokładnie taka, jaka powinna być, to na pewno pokazuje tendencję albo trend wśród danych przedstawionych na wykresie punktowym. Nachylenie tej prostej, wynoszące 15, oznacza, że jeżeli zaznaczymy punkt na prostej, na przykład tutaj, i przemieścimy się w poziomie o 1, to w pionie musimy przemieścić się właśnie o 15, żeby punkt znowu leżał na prostej. I tak rzeczywiście jest. Zwiększamy czas o 1 godzinę i zwiększamy wynik testu o 15. Oznacza to również, że trend, jaki pokazuje ta prosta, oznacza ogólnie, że jeżeli ktoś będzie uczył się o jedną godzinę dłużej, to może się spodziewać o 15 punktów lepszego wyniku z testu. Zobaczmy, która odpowiedź jest właśnie taka. Ogólnie, studenci, którzy nie uczyli się w ogóle, otrzymują na teście wynik około 15. No to zupełnie nie jest prawda. Po pierwsze, nie wynika to z wykresu, bo studenci, którzy w ogóle się nie uczyli, nie otrzymują 15 punktów na teście. Z liniowej zależności wynika, że otrzymują jakieś 37 punktów. Po drugie, zupełnie nie to oznacza nachylenie równe 15. Nie oznacza, że przy zerowym czasie nauki student otrzymuje 15 punktów. Odpowiedź pierwsza nie jest poprawna. Jeżeli jeden student będzie uczył się o godzinę dłużej niż drugi, to otrzyma dokładnie o 15 punktów więcej na teście. Ta odpowiedź jest znacznie bliższa temu, co oznacza nachylenie równe 15, ale słowo dokładnie wszystko psuje, bo tendencja albo linia trendu niczego nie gwarantuje. Nie ma gwarancji, że będziemy mieli o 15 lepszy wynik, dokładnie o 15, jeżeli pouczymy się o godzinę dłużej. Taki jest tylko ogólny trend i pokazuje go ta prosta. Na przykład ten student uczył się dokładnie 2 godziny. Jeżeli spojrzymy na czas nauki równy 3 godziny, czyli dokładnie o 1 godzinę więcej, to nie ma w tym obszarze studentów z wynikiem dokładnie o 15 punktów wyższym. Mogą się tu znaleźć studenci z wynikiem lepszym niż oczekiwany przez nas, albo trochę gorszym. Zauważcie, że są punkty poniżej prostej i są też punkty powyżej linii trendu. Nie można powiedzieć, że linia trendu daje gwarancję otrzymania dokładnie określonego wyniku przy danym czasie poświęconym na naukę. Spróbujmy trzecią odpowiedź. Ogólnie poświęcenie godziny więcej na naukę związane jest z poprawą wyniku testu o 15 punktów. I to mi się wydaje, że jest ok. Ostatnia? Ogólnie poświęcenie 15 godzin więcej na naukę, związane jest z poprawą wyniku testu o jeden punkt. No to by oznaczało, że na nachylenie proste jest odwrotne zupełnie nie tak. Trzecia odpowiedź najlepiej pasuje do sytuacji.